Czekamy na pytania, bardzo proszę. Dwa pytania, Agata Adamek, TVN24. Pierwsze jest proste i krótkie. W jakiej roli panowie tutaj dzisiaj występują? Polityków. W roli posłów Prawa i Sprawiedliwości czy sztabowców Andrzeja Dudy? W roli polityków, panie redaktor. Bo tak się składa, że obydwaj panowie pracowali przy kampanii tej, której teraz nie ma. Zarzucają panowie Rafałowi Trzaskowskiemu, że on rozpoczyna kampanię, zanim ona się formalnie rozpoczęła. No panie a panowie rektor, poświęcają w takiej samej... całą konferencję kandydatowi, kontrkandydatowi Andrzeja Dudy. Jesteśmy w takiej samej roli, w jakiej występujemy na antenie pani stacji w TVN24. Czyli po prostu szeregowych posłów. Tak mam to rozumieć. Tak, myślę, że to nie jest tytuł, który by nas obrażał. To jeszcze jedna rzecz. Czy nie mają panowie jako szeregowi posłowie, ale też doświadczeni politycy takiego wrażenia, że nie można bardziej docenić kontrkandydata, czy też wynieść go na piedestał i pokazać, że czuje się z jego strony jakąś konkurencję, no taką ostrzejszą niż do tej pory, niż sytuacja, kiedy poświęcacie panowie całą konferencję prasową jednemu kandydatowi na kandydata na prezydenta, bo przecież kampanii cały czas nie ma.